my Kresowianie mamy wiele obowiązków. W tym także mieści się patriotyczny obowiązek uczczenia pamięci ofiar banderowskiego ludobójstwa, jakie rozegrało się w latach 1939-1947. Społeczne obchody, podkreślam, społeczne, tym bardziej cenne, że wymagają wsparcia społecznego i wsparcia ze strony Kresowian. Społeczne obchody odbędą się 9 lipca, rozpoczynają się o godzinie 12 na placu Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza. Będzie uroczysta zmiana wart, potem apel pamięci, kresowy marsz w kierunku Katedry Polowej, a potem koncert okolicznościowy kresowy. To są wielowątkowe uroczystości i obecność w nich będzie wyrazem naszej pamięci o tych, którzy zginęli tylko za to, że byli Polakami zamordowani w okrutny sposób. Więc zachęcam Państwa do tego, żebyśmy dali wyraz tego, że szanujemy pamięć własnego narodu, że szanujemy historię, że składamy hołd wszystkim tym, którzy tam zginęli, bowiem przez prawdę możemy kształtować właściwe stosunki między ludźmi, między narodami i poprzez prawdę właśnie o ludobójstwie chcemy również z Ukraińcami doprowadzić do zdrowych, prawdziwych relacji.